Były działacz nowoczesnej Kamil Kurosz został zatrzymany przez policję za kierowanie gruźb karalnych pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Mężczyzna na jednym z portali społecznościowych napisał, że jest gotowy do fizycznej eliminacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. O zatrzymaniu przez policję Kamila Kurosza poinformował na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dziś ten pan został przez polską policję zatrzymany o siódmej rano, jedzie do prokuratury w Rzeszowie, usłyszy zarzuty. Zatrzymany to były działacz nowoczesnej. Z list tej formacji kandydował do Sejmu. Uważam, że polska polityka potrzebuje zmiany, zmiany na lepsze. W mediach społecznościowych Kamil Kurosz przedstawia się jako liberał, demokrata, orędownik wolnej Rzeczpospolitej, wolnej od pisizmu. Tę swoją prodemokratyczną postawę tak zaprezentował na Twitterze. Jestem coraz bliżej decyzji o poświęceniu się dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej i fizycznej eliminacji kaczego... Z powodu tego wpisu Kamil Kurosz został zatrzymany przez policję. Ale to nie jedyny tego typu wyczyn w internecie. Przychylam się do wniosku pisowskich senatorów o utajnienie. Należy utajnić obrady, a następnie spędzić wszystkie pisowskie szumowiny z PiSu do jednej sali i wpuścić gaz. Od wpisów Kamila Kurosza odcina się nowoczesna. W wydanym oświadczeniu napisano, że mężczyzna od dwóch lat nie jest członkiem partii. Także jego pracodawca, firma ubezpieczeniowa, zapowiedziała kroki prawne wobec swego pracownika. Agresywne wpisy internetowe mają swój wymiar zarówno prawny, jak i polityczny, zauważa prawnik Piotr Gaglik. Konsekwencje może mieć takie, że będą inni, którą, którzy będą próbować. W wyniku tej eskalacji słownej wykonać realnie pewne rzeczy. Były działacz PO Ryszard Cyba w 2010 roku zamordował w Łodzi miejscowego działacza PiS Marka Rosiaka. Cyba jak sam przyznał chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem byłemu działaczowi nowoczesnej Kamilowi Kuroszowi grozi do trzech lat więzienia.